Prorocze poselstwo, tak to nazwę. Czy jesteś gotowy na przełom? Jakuba 2,18b mówi coś takiego. 2,18b. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. Amen? Pokaż mi swoją wiarę. On to mówi tak z przekorą. Weź, no pokaż mi, cwaniaku, swoją wiarę, no bez uczynków. A ja ci pokażę moją z uczynków. Chodzi o to, że w tamtym kościele też weszły nauczania Pawła, czyli nauczania łaski, które mówią ci, nic nie musisz, Bóg cię kocha. I ludzie powiedzieli sobie, ja mam wiarę. Tak jak w Polsce często słyszymy, ja wierzę po swojemu, ja mam wiarę, ja przecież wierzę w Jezusa. A Jakub mówi, demony też wierzą, no i Jakub dalej ciągnie to i mówi, pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci moją z uczynków pokażę. Każda wiara, efektem wiary są uczynki. Efektem wiary zawsze jest uczynek. Wczoraj się pytam żony, jak tam notujesz? Ona mówi, notuję. Już ile? Miesiąc czasu? Dwa? Tak, miesiąc czasu. A ja taki zdziwiony byłem, bo tak nie widziałem, wiesz, nie widziałem zeszytu, myślałem, wiesz, też ja się nie patrzę na ludzi często, co robią i mówię, o, gratuluję. Gratuluję wszystkim, którzy notują, a tym, którzy jeszcze nie notują, jeszcze nie gratuluję, ale wiem, że pogratuluję. Dlatego nie będę podprogowych robił zajść, bo grup notowanie jest dobre. O co mi tutaj chodzi? Każda wiara, efektem każdej wiary naprawdę są uczynki. Nie ma inaczej. Można robić uczynki bez wiary, to wtedy nie działa. To się nazywa metodyka. Ja zauważyłem, że ludzie często w naszym kraju nie mają wiary, mają nadzieję. Okej, nadzieja nie jest zła i dzisiaj trochę opiszę ten proces, ale troszeczkę, bo jest ona jakby czymś pięknym, ale nie jest odpowiedzią dla ciebie ostateczną. Nadzieja, Słowo Boże mówi, nigdy nie zawodzi. Serca są przepełnione pozytywnymi myślami, kiedy jest nadzieja. Nadzieja daje nam dobre obietnice na polepszenie życia, prawda? Ale sama nie działa. Bez wiary nie działa. Nadzieja musi być połączona z wiarą. Nadziei nie myl z wiarą. Hioba 8:11. Hiobuś. Nasz Hiob, piękny gościu, który przez ileś tam 20 ileś rozdziałów płakał, a później wszystko podważył, co mówił i w sumie zmienił zdanie. Na końcu listu całego, a ludzie tego listu używają w ogóle. Pan Bóg dał, Pan Bóg wziął. W ogóle, o, wiecie coś takiego? Na przykład ludzie mówią, mówi Pan oczywiście z Biblii, moja wola to nie wasza, mówi Pan, prawda? Bo moje drogi są wyższe i tak dalej. I my tego często używamy. No ale czy list tam, już nie wiem który, czy Biblia mówi, myśli wasze to myśli Chrystusowe? Słyszeliście ten cytat? Jestem myśli Chrystusowej? No to jestem, czy moja wola to nie wasza? No i widzisz. Mamy wielkie zmiany, jeżeli chodzi o poruszanie się w wierze z Duchem Świętym dzisiaj, niż było w Starym Testamencie. Uważajcie na list, na Hioba. Ogólnie ludzie tam cytują różne rzeczy z Hioba. Pan dał, Pan wziął, więc dlatego zdrowie nie jest i tam dalej. A to, że Jezus umarł za choroby, to już nie wiem. Potem wrócił, oprócz ludzi chyba. Znaczy tych samych. Dobrze, więc tak, Hiob mówi tak. Czy sitowie, czyli taka roślinka, co tam sobie rośnie w jeziorze, czy gdziekolwiek. Czy sitowie urośnie bez wilgoci? Czy trzcina urośnie bez wody? Chociaż jeszcze jest świeża i nieskoszona, prędzej usycha niż inna trawa. Takie są drogi wszystkich, którzy zapominają Boga. I tak zginie nadzieja obłudnika. Jego nadzieja zostanie podcięta, a jego ufność będzie jak pajęczyna. Pamiętaj, jak śni ci jakiś sen i masz w nim pajęczyny, to jest twoja ufność w bzdurne rzeczy. Tak sobie w ogóle sennik swój rozwijaj. Nie sennik na zasadzie ząb mi wypada, znaczy, że ktoś umrze w rodzinie, bo tak mówią ludzie. Nie tak. Tylko na zasadzie, co Słowo Boże mówi, i nie bagatelizuj snów. Nie bagatelizuj. Większość moich najważniejszych decyzji było potwierdzone tym zajściem. Tak, przyjdzie Duch Święty, wyleje się na wszelkie ciało w ostatnie dni, mówi Pan, i sny będą mieli. Ostatnie dni są teraz. Nie, one nie nadejdą, one są od krzyża. Więc tak usknie i ufność ich będzie jak pajęczyna. Oprze się o swój dom, ale się nie ostoi. Uchwyci się go, ale nie przetrwa.
O co chodzi? Każdy człowiek na świecie ma jakąś nadzieję. Zauważyliście? Mamy teraz pozytywne nauki New Age, które się rozwijają, dając nadzieję nam na lepsze. I tak naprawdę najwięcej, w 80-90% guzik się dzieje z tymi ludźmi, którzy mają ową nadzieję. Bo oczywiście nikt ich nie naruszał, nauczył poruszania się w wierze, nie nauczył tego, ale nieważne. Chodzi tutaj o to, że nadzieja bez Boga, czyli nadzieja obłudnika, jest to nadzieja bez Bożych prawideł i bez zastosowania go w swoim życiu. Ta nadzieja zawsze upadnie. A Boże prawidło nadziei mamy takie, odwrotne. Pierwszy list do Koryntian 13:13 mówi nam tak. Zatem zostaje co? Wiara, nadzieja i miłość. Największa jest z nich miłość. A kto jest miłością? Bóg. I teraz patrzcie na to. To jest to, jak działa wiara. Miłość do Boga, od Boga do ciebie. Oto daję wam nowe przykazanie. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Miłość do Boga i miłość Boga do ciebie. Ona wytwarza w tobie nadzieję. Co się wtedy z tobą dzieje? Bóg mnie kocha, mogę wszystko. Bóg mnie kocha, wyjdę z tego. Jestem w ogóle przez Boga kochany. On jest tak wielki. Dlaczego ja mam to? Rozumiecie? Ale to samo w sobie nic jeszcze nie zrobiło. To na razie w tobie wygenerowało wizję. Nadzieja. I to jest bardzo ważne. Jednak co się dzieje? Dopiero później jest wiara. Wiara, nadzieja, miłość. I Paweł to wziął od tyłu. Największa jest miłość. Czyli jest miłość, która tworzy nadzieję, z której wychodzi wiara. Czyli działanie. Ludzie pomylili się. Oni mają nadzieję i myślą, że mają wiarę. Patrzą na Boga, mówią, Bóg jest wielki, On mnie ochroni. Mają piękną nadzieję. A później życie do kiczu. Patrzą na życie i mówią, to jest takie piękne, Bóg jest taki wielki. I depresja przez lat 30. Wiesz, no, życie. Patrzymy, Bóg ma zaopatrzenie finansowe. Jak wielki jest Bóg. A ja mam ledwo co do garka włożyć i później sobie tłumaczę, że może Pan tak chciał. Wiecie, i dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mamy wielką nadzieję w sercu, ale nie mamy wiary. Nie mamy wiary, bo wiara działa. Wiara ma metody działania. Wiara ma inne, różne metody w różnym sezonie. Wiarą potrzebujesz uchwycić się Boga. Wiarą i w ogóle wszystkie obietnice są przez wiarę. Nie wiem, czy się zauważyli. Nie przez nadzieję. Nie jest napisane, że przez nadzieję. Nadzieja nigdy cię nie zawiedzie. Dlaczego? No nawet jak jesteś w więzieniu, nic się nie dzieje. Nie możesz wykonywać kroków wiary, prawda? Tylko siedzisz sobie w więzieniu i wiesz, jesteś tam w pudle, zamknięty, ale masz nadzieję. Więc nadzieja nigdy cię nie zawiedzie. Nigdy. Ale nadzieja nie daje ci efektu. Wiara daje efekt, nie nadzieja. Nadzieja jest początkiem, ona jest piękna, niesamowita. Ale w Polsce, w naszym kraju ludzie mają nadzieję zamiast wiary. I później mówią właśnie tak, jak Jakub mówi. Znaczy, jak Jakub z nich szydzi, prawda? Pokaż mi wiarę bez uczynków, widzisz? A ja ci pokażę z uczynków. On im to tłumaczył. On powiedział, ty masz nadzieję, a ja mam wiarę. Dlaczego? Bo ty siedzisz z dupą na miejscu i mówisz, Jezus cię kocha, a ja działam i mówię, Jezus mnie kocha. Ty mnie nazywasz metodystą, bo ja mam metody działania, bo mówię w prawo, w lewo, w drzewo. A ty siedzisz i mówisz mi, że masz wiarę? Nie masz wiary. Ja nie mówię, że jest źle z tobą, ale ty masz nadzieję. Nazywaj rzeczy po imieniu. Ja nie mówię, że jesteś gorszy, ale masz nadzieję. Nie mów, że to jest wiara. Wiara działa. Jeżeli coś w twoim życiu nie działa, to nie wiara, to nadzieja jest. Co nie jest złe, ale to jest nadzieja. Czy jestem gotowy na przełom, który się modlę? To jest jeden z aspektów wiary. Jest wiele aspektów wiary. Wiele. Ja dzisiaj tylko poruszę o jednym. Wiara to pewność, zaufanie, tak? Wiara się z tego wywodzi. Ale wiara to też gotowość na przełom, o który się modlisz. Czy dziś, słuchaj tego, to jest bardzo ważne, czy dziś jesteś gotowy na przełom, o który się modlisz jutro? Czy dziś jesteś gotowy na przełom, o który się modlisz jutro? Dwóch farmerów było sobie. Jeden farmer modlił się o przełom, bo była susza. Były dwa pola. Jeden farmer modlił się i mówi, Panie, Ty jesteś Bogiem nieba i ziemi. Wierzę Ci, tak mówił, wierzę Ci, że ześlesz deszcz. I nic z tym polem nie robił, modlił się. Modlił się i miał nadzieję,
Znaczy on mówił, że wierzy. Tak. Drugi farmer jednak powiedział sobie: Boże, jesteś Panem nieba i ziemi. Wierzę, że nadejdzie deszcz. I mówi sobie: rzeczywiście, jak wierzę, to przygotuję pole. Chociaż była susza. I wziął pług, lamiesze, sierpy, przeorał pole, zasadził, żnie się. No ale to są wszystko te wszystkie rzeczy, które nie komentujmy, bo ja to rozumiem. Lamiesze i sierpy to się wszystko żnie, tak się rżnie. No rżnąć też może. Żnie, później wziął pług, przewertował to, później zasadził nasionka. I teraz ja mam pytanie do was, który miał wiarę? Ten drugi. Ten, który działał. Ten pierwszy miał nadzieję. I najlepsze jest to, że deszcz nie przyszedł na pole pierwszego. I on dalej miał nadzieję. I tak wygląda dzisiaj polski kraj. I tak często my wyglądamy. Zobacz w swoim sercu. Chcę mieć męża, chcę mieć żonę. A nie dbam o swoją urodę. Chcę mieć samochód. Piękny dom. A nie rozwijam się finansowo. Nie przygotowuję się dzisiaj do tego, co ma jutro nadejść, bo mam nadzieję, że Bóg mi to da. Ale nie mam wiary. Bo wiara się już dziś przygotowuje. On będzie rozjemcą, Księga Izajasza 2:4, pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. W tym czasie przekujesz swój miecz na rzeczy, narzędzia potrzebne do uprawy. Przestań wojować w swojej głowie z Bogiem. Przestań tylko proklamować, przestań tylko mieć nadzieję i ogłaszać. To jest miecz. On jest dobry, ale przekuj go dzisiaj na narzędzia potrzebne do uprawy. Nadchodzi sezon, w którym ty potrzebujesz dziś przekuć narzędzia, które żeś używał wczoraj. One już się nie nadają. Wczorajsze narzędzia nie nadają się do dzisiejszego czasu. No patrz, jak wstajesz o 8 rano, a później pracodawca ci mówi, musisz o 6. Wczorajsze narzędzie, wstawanie o 8 rano, mogę się wyspać, nie działa już dzisiaj, musisz to zmienić, musisz się przekuć. Przekuj to. Byłeś w nadziei. Teraz zacznij działać z wiary. Dlaczego? Ponieważ widzisz sam efekty. I tu możemy, wiesz, przykładów mogę mnożyć. Na przykład jak moja żona, wtedy jeszcze nie żona, się pojawiła, to ja już miałem mieszkanie. Miałem pracę za 5 000. Już byłem gotowy od 3 lat. Byłem gotowy na mój przełom, o który się modliłem od 3 lat. Myłem zęby, bo dzisiaj myję. Mam białe. W ogóle 2 lata temu Bóg powiedział do mnie, idź do dentysty. A ja się zawsze bałem dentysty. Po pierwsze wziąłem swój przełom w lęku. A po drugie zobaczyłem, że ja mam chyba 8 dziur tu miałem. 2,5 czy 3 tysiące zapłaciłem za zęby. I później mi Bóg powiedział, byłbyś chory za 5 lat, gdybyś tych zębów nie zrobił, bo one tam ci gniją od środka i nerwy i to wszystko idzie później na układ immunologiczny i ci wszystko by siadło, abyś się modlił o zdrowie. Zrób zęby. A ludzie, o Panie. Uwierzyłem, prze to poszedłem. Zrobiłem zęby. Miałem wiarę. Przygotowałem dom. Wiecie, notowanie to jest to samo. Ja na przykład notowałem, bo wiedziałem już, że za 5 lat będę nauczał. Wiedziałem, że to mi się przyda. Wiedziałem, że będę pomagał ludziom. Notowałem już 5 lat wcześniej. Po co? Nie wiedziałem wtedy jeszcze, ale miałem wiarę. Czy rzeczywiście dzisiaj my, Kościół, mamy wiarę? Czy tylko nadzieję, że Bóg mi coś tam da? Zweryfikuj, gdzie masz nadzieję, bo w pewnych sferach na pewno masz wiarę. Ale w pewnych sferach możesz jeszcze mieć nadzieję, że Bóg mi da. A tak naprawdę ja nie czynię żadnych kroków, żeby iść w tą stronę, o którą się tak naprawdę modlę. Pamiętajcie, to jest Boże prawidło. Na każdy przykład ono działa tak samo. Tego akurat to jest tak jakby, te prawidło jest niezmienne. Zmienny jest tylko sezon, w którym używamy jakich narzędzi, prawda? Raz miecza, raz sierpu, a raz pług. Zależy od tego, co jest potrzebne. Więc to jest tak, jeszcze raz, miłość, która
która daje nam obietnicę, obietnica wzbudza w nas nadzieję. Nadzieja, ona łącząc się z wiarą, powoduje działanie. A działanie przynosi owoc. To jest pełnia, jak Bóg odpowiada na twoje modlitwy. To jest to. A ludzie mówią, módl się. 30 lat nic. No bo masz nadzieję. Zapomniałeś o tym, że wiara to jest działanie. To samo tutaj, tak? Wyjść z depresji. No to ty musisz wyjść. Ty to wiesz. Ty masz pełny stół. Ty rób już, dziś. Kurde, nie czekaj. Czekać na Pana to można tylko po to, bo jak nie masz sił, to je nabierasz. Ale jak już nabrałeś sił, to lecisz. A nie dalej czekasz 20 lat i nabierasz sił. No ile można nabierać sił, no? To tak jak tankujesz samochód, no nie tankujesz go. 20 lat tankujesz samochód, a jeździsz 5 minut, no. To 5 minut tankujesz, a jeździsz 20 lat, no. Na odwrót trochę. Ja rozumiem czekanie na Pana, no, ale to jest jeden dzień, a później lecę 2 lata, no. Bożem się natankował, to ja nie wiem, kogo ty tam tankujesz. I kto jest twoim paliwem, jeżeli nie masz sił do życia. Wiecie, o co mi chodzi? Kurczę, to we wszystkim działa. Wiecie, każdy mój przełom jest oparty o te prawidło. Każdy jeden. Ta wspólnota, to wszystko, to się zaczęło od tego, że Bóg mi powiedział. W sercu moim to powstało. We mnie zrodziła się nadzieja. Ale ja nie zaprzestałem na tym. Ja poszedłem i to zrobiłem, mimo braku emocji, mimo niczego. A za lata dopiero powstał owoc. Dlaczego? Bo wiara nie czuje. Wiara wierzy. Nie musisz czuć. Wiesz. Chcesz mieć żonę? Myj zęby. Dbaj o siebie, ubierz się dobrze. Chcesz mieć męża? Dbaj o siebie. No, nie będę mówił więcej. Zrób to sam. List do Rzymian 10:10. To jest to, co dałem w poście. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a zbawienie jest to, co innymi słowami powiem, po wypowiedzeniu. Wypowiada się słowa do zbawienia. Chodzi o ten proces, że każda, nawet jak już masz wiarę, to ta wiara musi produkować uczynki. Teraz słuchaj mnie uważnie. Można uczynić bez wiary. Tak samo jak można czynić bez miłości. Na przykład, choćbyś ciało swoje oddał na spalenie, a miłości byś nie miał, jesteś cymbał. Ale często jest tak, że wynikiem twojej miłości jest oddanie ciała na spalenie. Przecież Jezus oddał się na krzyż, nie? To tak samo by mógł powiedzieć, choćbyś ciało swoje na krzyżu powiesił, a miłości byś nie miał, jesteś cymbał. Czy Jezus był cymbałem? Nie, bo to wyszło z miłości. Czyli nie chodzi tutaj o uczynek. I często ludzie mają ten problem. Czynią wiele. Biegną, robią, przecież ja się już przygotowuję, dbam o siebie, to i mają ciągłe pretensje do Boga. Wiesz, dlaczego masz pretensje do Boga? Bo nie zacząłeś od wiary, ale zacząłeś od uczynku. Czyli wiara to nie tylko działanie, ale wiara to pełne zaufanie najpierw Bogu, które bierze się z nadziei, a dopiero później ona działa automatycznie, bo inaczej nie umie. Bo wiara wie, że przecież, jeśli mam mieć żonę, to już dzisiaj muszę dbać. To jest owoc, a nie, że ja komuś powiem, musisz dbać, on się zmusi do dbania, a tak naprawdę nie miał w tym wiary i później pretensje do Boga, czemu żona nie nadchodzi, czemu nic się nie dzieje i później przestaje dbać, bo on nie chciał nigdy o siebie dbać. Nie chciał o siebie nigdy dbać, tylko sam na siebie presją wytworzył coś, co przez chwilę działało. I mamy pełno takich osób w Kościele, które działają przez chwilę, później się wypalają. Jeżeli zrobiłeś to bez wiary i bez miłości, wypalisz się. Ja tu nie będę mówił zależności, że wiara jest czynna tylko w miłości. Tego już nie będę tutaj mówił, bo to nauczanie by było. Chodzi tylko o to, żebyście zrozumieli tą jedną rzecz. Ty najpierw pochwycasz coś od Boga, ty mówisz, wow, to jest dla mnie. Ja tego chcę. Ja chcę dbać o siebie, bo to jest wartościowe. Ja chcę sprzątać w domu, bo to jest wartościowe. Bo jak przyjdzie mi żona, mąż, to przecież nie będę brudasem. Ja chcę, ja. I z tego wychodzi automatycznie uczynek. A jak ja ci powiem dbaj, co jest dobre, ale to nie wyjdzie z twojej wiary, tylko będzie czystym uczynkiem zewnętrznym. Za pół roku się wypalisz i powiesz, nie chce mi się, przecież nic nie nadchodzi. Zróbcie to, poszerzcie do wszystkich przykładów swojego życia, bo tak działa wszystko. Chcecie mieć finanse? To nie wypowiadajcie nad sobą słów w stylu, a wystarczy mi, przecież mam.
No i co z tego, że masz? Co mi to obchodzi? A szkołę zbudujesz przez 200 zł, kurde, przez 1000 zł miesięcznie, przez 2000 zł, wybudujemy cokolwiek tutaj. Same to otrzymanie 5 koła, no. Jak ja miał polegać na tym, co mam? Boże, to zostawmy w domu, zróbmy kościół domowy, dziękuję. Ale chcemy się rozszerzyć. Chcemy iść dalej, 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 dalej. To przecież 20 to mało. Ludzie mówią, Tomek, ty 20 zarabiasz czasami i ty czasami nie masz czegoś. Ja mówię, 20, chłopie, co to jest 20? Tu dasz 7, tam dasz 5, tu dasz 3, tu... I nie ma. Wiesz, to dla kogoś jest dużo, bo sam nic nie ma. I dlatego, że ma ten 1500, ledwo co żyje, to jak on sobie pomyśli, o, 5000, to by mi, Boże, wystarczyło. Wiesz, to egocentryzm wszystko jest. To nie jest wiara, to jest ego. Jak ktoś myśli o królestwie, wtedy już dzisiaj się przygotowuje i ma prowadzenie. Pójdę na studia, albo założę firmę, albo cokolwiek. Pójdę na umowę o zlecenie, albo stanę się freelancerem, cokolwiek, jakiekolwiek masz rzeczy. Podciąga się w tym. Ja na przykład, już jako dziecko, jak miałem 6 lat, angielski mi wchodził bardzo łatwo. I jak ja wierzyłem, że Bóg pośle mnie kiedyś na świat, to ja oglądałem już wcześniej. Filmy po angielsku, byłem w Anglii 3 lata, wszystko robiłem po angielsku, system mam dalej po angielsku, wszystko mam po angielsku. Ja się nie uczyłem angielskiego, bo muszę. I dlatego później jest to takie ciężkie, Tomek, naucz mnie angielskiego. Mnie nikt w ogóle nie motywował. Widzisz, jak masz wiarę, słuchaj mnie teraz bardzo ważnie, jak masz wiarę, nikt cię nie musi motywować. Nikt. Wiecie, gdzie jest twój wewnętrzny motywator? Tu. A wiecie, kto nim jest? Duch Święty. To jest twój wewnętrzny motywator. Przypomniał mi się jeden demotywator, ale nie będę tego wymieniał. Motywator. Wewnętrzny motywator. Więc przyjaciele, pamiętajcie o tym, żeby wierzyć. Metodyka bez wiary nie działa. Boże prawidła bez wiary nie działają. Patrzcie, tutaj jest przykład. Dzieje apostolskie 19:15. Ale i niektórzy wędrowni egzorczyści żydowscy próbowali wyzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł, mówili. Czyniło tak 7 synów niejakiego kwasa miał. Arcykapłana żydowskiego, zły duch powiedział im, znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni. I co się stało? I rzucił się na nich. I ten człowiek, w którym był demon, i porozwalał wszystkich, i nadzy, i poranieni uciekli do domu, którego przyszli. I tak często wyglądają chrześcijanie. To jest właśnie uczynki. Ja zaklinam cię przez Jezusa, którego zna Paweł. To jest działanie bez wiary. Rozumiesz? Czyli tak, Tomek mi powiedział, że mam dbać o siebie, będę dbał, bo to jest dobre za pół roku. To, że ja ci to mówię, to jest tylko nakreślenie, że ty nie wierzysz prawidłowo, bo mówisz, że chcesz mieć żonę. A nie sprzątasz w pokoju? Nie wiem, cokolwiek sobie tam weź, nie masz finansów, ciągle ci czegoś brakuje, nie wychodzi ci, nie wiem, kłamiesz, przeklinasz, cokolwiek, tak? Masz niewyparzoną gębę, śmierdzisz, nie wiem, różne rzeczy. Więc ja ci to mówię, żeby ci to nakreślić. Ale ty sam potrzebujesz się do tego dogrzebać i zobaczyć tą wartość. Ty sam z Bogiem. Inaczej to nigdy nie zadziała. Nigdy! Dlatego mamy tutaj przykłady ludzi, którym ja coś powiedziałem 2 lata temu. A za 2 lata zajarzyli. Dlaczego? Bo sami się gdzieś dotrapali. I wtedy ta wiara w ogóle działa. To jest to takie piękne. I nagle podnosi człowieka. Chociaż jeszcze nic się spektakularnego nie dzieje. Ale ten człowiek już ma nadzieję, która wyprodukuje już w nim ziarno wiary i on już zaczyna małe kroki stawiać. I to zawsze działa. Więc podsumowanie. Wszystko zaczyna się od miłości. Bóg, Jego miłość i od zaufania Bogu. Przechodzi to przez obietnicę, która wyprodukowuje w tobie nadzieję. I ta nadzieja, ty potrzebujesz ją połączyć z wiarą. I ta wiara automatycznie już wydaje uczynki. Automat. A ludzie często mówią, jak ja mam być lepszym człowiekiem, jak ja mam, nie wiem, mieć przełom finansowy. Tomek, powiedz mi. A ja mówię, ja nie wiem. Najpierw musisz zakochać się, zaufać, mieć nadzieję. Dopiero później to się wykreuje w tobie. I jak uwierzysz, to wtedy samoczynnie pójdziesz. Amen? Poszerzcie to naprawdę, niech Duch Święty wam poszerzy, gdzie do was to pasuje. Ale uwierz w to, w swoim sercu, co będzie jutro i przygotuj się do przełomu już dziś. Przekuj miecz, nalamiesz sierp, pług i użyj tego do tego, by już dzisiaj, chociaż masz okres posuchy, przygotować pole na nadchodzący deszcz, czyli na nadchodzący przełom. Bo przełom musi nadejść.
Nie ma tak, że nie nadejdzie. Musi. Tylko czy ty jesteś na niego gotowy? Czy ty tylko się modlisz? I tutaj śmiejemy się z tego farmera, który nic nie robi, tylko się modlił, ale często my tak wyglądamy, prawda? Chcę jeździć do kościoła, nie wiem, chcę to, no ale prawka nie zdaje 2 miesiące, wiesz coś? No dla mnie to się trzeba puknąć w głowę troszkę, wiesz co chodzi? Chcę być Bożym sługą, a prawo jazdy nie mam, no przestań. Rozumiem, zależy od marzenia, bo to nie o to chodzi, że prawo jazdy musisz mieć. Rozumiecie? Znam takich ludzi, to jest autopsji, mówię, że mają później problemy, bo jedna osoba na przykład się obraziła i nie chce jechać do kościoła, inny ma swoje zaburzenia i później taka osoba mówi do mnie, no i widzisz, no nie mogłem przyjechać do kościoła, no nie było jak, bo naprawdę to był okres, odległość około 60-80 km, prawda, że to trzeba było jechać po pół dnia pociągiem i tak dalej, a ja mówię, no dobrze, to czemu nie zrobisz prawo jazdy, a ta osoba mi mówi, no bo nie, no bo ten, a później się okazuje, że się boi. No ale ja chcę, no nie. Więc zrozumcie mnie, to się tyczy każdego aspektu waszego życia. Nawet sam Kamil tak powiedział, że się wkurza ostatnio coraz bardziej, że jeszcze tych prawo jazd nie dokończył, tak? Bo dalej się wkurzasz, bo wie, jakie to jest teraz potrzebne, prawda? Osoby do kościoła, przyjeżdżamy do Gliwic, tu i później muszą się walać niektórzy autobusami i ten, a tak już by było, prawda? No bo gdzie była nasza wiara właśnie? Była nadzieja, coś tam było, ale na pewno nie wiara. Musimy się pozbierać z nadziei. I tak samo ludzie, którzy na przykład są ludzie w tej wspólnocie, wiem, że nie mają jeszcze pomysłów na życie, nie wiem, nie mają jeszcze swoich koncepcji, jak to wszystko poszerzać, to jest też nadzieja jakaś, to nie jest wiara. Wiara w ogóle już dzisiaj działa, musisz mieć te rzeczy w sobie. Kreatywność jest w tobie. Ty musisz to mieć. Nie ma, że nie ma. Potrzebujesz wejść teraz do komory sam i tak mocno w ogóle brać to, znaczy, bo twoim zadaniem, żebyście wiedzieli, o co chodzi z tą komorą, i z Bogiem. Twoim zadaniem nie jest nigdy prosić Boga o to, by ci dał coś. Proszę, przestań. Przestań mówić Bogu, daj mi plan, daj mi marzenie dla mojego życia. Nie mów tak. Przestań mówić, Boże, daj mi pomysły. Nie mów tak. To jest ubóstwo. Ty to masz, bo jesteś jedno z Bogiem. To o co się modlisz? Wiesz, dlaczego tego nie czujesz? Bo jakiś demon to blokuje. To ty się nie módl, daj! Tak by Boga to wina była. Tylko powiedz, diable, precz! Ja to mam! I zacznij z wiary ogłaszać, ja to mam! I ktoś się ciebie będzie pytał, a ty mówisz, mam plan na życie, mam! Chociaż nie wiesz jeszcze jaki, ale ty już go masz! No jak Agata zrobiła ze swoim zdrowiem? No mam dziecko, mam, no mam, no i mam, no i mam. Chociaż nie miałam. Rozumiesz, musisz to samo zaaplikować, ten sam schemat, a nie mam pomysłów na życie, ja nie wiem, co ja będę robił. Rok później, nie mam pomysłów na życie. No ja się nie dziwię, że nie masz pomysłów na życie, bo ty nie chcesz mieć pomysłów na życie, bo cały czas ty mówisz do siebie. To nie jest Boga sprawa. To jest demoniczna zajawka, która gdzieś się trzyma i ona powoduje ograniczenie twojego potencjału. Ty nie proś Boga, bo to nie zadziała. Tylko powiedz, precz demony, ja mam! I wyjdziesz na dwór i mówisz, ja mam. I zobaczysz za jakiś czas, jak ty nie dasz się temu. I mówisz, tak, ja to mam. To jest to samo, co wyjście z depresji, prawda? Mam zdrowie, mam to. Nie będę tutaj się czuć stłamszony. Nie, mam. To jest identyko. Dlatego to wszystko, co wam dzisiaj powiedziałem, to będzie działać w każdym przełomie tak samo, jeśli chodzi o koncept i narzędzia i ich użycie. Ja tego tak używałem. I do dzisiaj tego tak używam. Nie módlcie się o gwiazdkę z nieba, bo widzicie, że po roku ona nie nadchodzi. Zacznijcie działać w wierze. Ale wiara się produkuje z tego, że ty naprawdę ufasz Panu i ty tego naprawdę chcesz. Ty tego tak mocno chcesz, że nie ma planu B. Nie ma planu B. Nie ma, że nie mam marzeń. Nie ma, że nie ma. Nie ma, że nie ma. Nie ma, że nie mam marzeń. Nie ma, że nie mam planu rozwoju. Nie ma. Tato, nie ma, że nie ma. Ty jesteś dobrym Bogiem. Co to za demon? A nie, lecą dni, a nie mam. I pół roku, a nie mam. Co to jest w ogóle? To jest tak samo jak moja siłownia ostatnio. Ja wczoraj normalnie tragedię przeżyłem w głowie. Gościu, kurde, ćwiczy, wiesz, tu takie mięśnie, taki wielki, w ogóle fajnie nażyłowany i mówi tak. I ja ćwiczę 5 lat. A ja tak patrzę na niego. A ja mówię, a ja 15 i wyglądam jak połowa jego. Pierwsze to się zdołowałem, bo się z nim porównałem, oczywiście do uwolnienia, wiesz co chodzi, ale później tak mówię, ale czekaj, o co chodzi? Wiesz, łatwo jest teraz, wiesz co chodzi, ale tak mówię sobie, czekaj, o co chodzi? Ten gościu jak ćwiczy, ja widzę, że on, każde powtórzenie dla niego jest ważne. On w ogóle nie ma celu, żeby ciało dobrze wyglądało.
On ma cel, żeby być silniejszy. On ma cel, bo na drążkach ten gościu w ogóle. On ćwiczy bez siłowni. Tylko drążki i pompki. I on w ogóle, wiesz, on zaczął tylko stać, na przykład jak stał na dwóch rękach, to później na jednej ręce. A później w ogóle na jednej ręce w takim kącie. Wiesz co, ja nigdy takich wygibasów nie robiłem. I moje mięśnie po prostu przyzwyczaiły się do tego i ja sobie teraz tak macham. I ja zauważyłem, że mój trening jest taki, o, ja sobie przyjdę na siłownię i to jest ciężkie, 8 razy, okej. Okay. Ale ja nie robię tego, co robiłem 15 lat temu. Ja 15 lat temu, jak przyszedłem na siłownię, dla mnie każdy ciężar to był ciężki, rozumiecie? I wtedy, żeby w ogóle coś dźwignąć, trzeba było całego z siebie. A teraz to ja nie daję całego siebie, daję 70% i dlatego stoję. Ja po prostu stoję. I tak mają ludzie w kościele, tak jak ja. Stoimy. A nie mam pomysłów. Nie ma tego takiego, nie ma, że nie ma, nie ma, że nie ma, nie ma, że nie ma, nie ma, że nie ma. Nie ma, że nie ma. Nie ma, że nie ma zdrowia. Nie ma, że nie ma, nie wiem, braku przełomu. Nie ma, że nie ma tego. Nie ma, nie ma. I ciśniesz w tej modlitwie. Nie, 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 nie wyjdę stąd, dopóki mi nie pobłogosławisz, Jakub. Ja mówię sobie, ja, widzicie, patrzcie, ile czasu straciłem. 15 lat na siłowni, bo ja i tak przecież codziennie ćwiczę. To ja teraz zacznę po prostu trochę inaczej ćwiczyć. Zamiast 15 powtórzeń na drążku zrobię 30, wiesz co chodzi, bo mam na tyle siły, ja o tym wiem, tylko się już nie chce, bo się człowiek przyzwyczaja. Kiedyś zrobiłem sobie taki test, naprawdę to jest dużo w psychice. Brałem jeden ciężar i mówię sobie, po 8 razie już mnie tak piekło w ogóle i 3 miesiące później ja brałem ten sam ciężar i dalej mnie piekło przy 8 razie. Ja sobie mówię, co jest halo, przecież 3 miesiące już ćwiczę tym samym ciężarem, no stop, mnie piecze po 8 razie, a spróbuję wziąć jeszcze większy ciężar i zrobię jeszcze więcej. I wziąłem o 3 kilo większy ciężar i jeszcze i w ogóle zrobiłem 10 razy. Więc co jest w ogóle grane? I później się okazało, że ja psychicznie się przyzwyczaiłem do ciężaru i robiłem 8 razy, bo tak sobie to wmówiłem. Przyzwyczaiłem się psychiką do mojego stanu. Nie mam marzeń. Ja nie mam. Rok później? Nie, nie mam. Tak żyją chrześcijanie, czy nie? Prawda? No kurde, prawda. Sami przecież wiemy, kiedy jest największy przełom w życiu człowieka. Na przykład weźmy właśnie ten nowy sport. Kiedy człowiek przygotowuje się na zawody i daje z siebie na maksa, jeszcze trener obok niego i mówi, nie ma, dawaj, dawaj. I dopiero wtedy, i nagle w 6 tygodni w ogóle jest innym człowiekiem. W 6 tygodni. A ja ćwiczę 15 lat. Po co tracić tyle czasu? Rozumiecie, co mi? I to samo jest z wiarą. Po co chodzić? O, nie ma przełomu. Jak Jakub. Nie ma, że nie ma. Chociażby mi się miało biodro zwichnąć. To wyjdę z tego pobłogosławiony i koniec. I to wiesz, nie bierzcie tego, no bo to musicie, nie proście o Boga, bo Jakub to od anioła wyciągnął. Tego już nie róbmy, bo my jesteśmy w Nowym Przymierzu. Ty nie musisz cisnąć tego od Boga. Ale chodzi mi o całe zajście, prawda? Że nie ma, że nie ma. Nie proś Boga, bo Ty już to masz, tylko rozwalaj wszystkie demony i warownie, które są też w Tobie. Bo Jezus powiedział co? Zaprzyj się samego siebie. On nie powiedział demonów, diabła, samego siebie. Dlaczego to jest taki klucz? Dlatego, że to Ty pozwoliłeś temu diabłu, żeby Cię okłamał. Ty jesteś kluczem. Słuchaj tego, Ty jesteś kluczem. To Twoja jest odpowiedzialność, że te rzeczy się nie dzieją. Twoja. Jak to zrozumiesz, możesz wpaść teraz w depresję. Ale jak to też zrozumiesz, możesz wyjść z niej. Wpadniesz kiedy? Kiedy powiesz, o, to koniec. Ja jestem odpowiedzialny, jestem winny. A wyjdziesz kiedy? Jeżeli ja to pozwoliłem, żeby to działało, to ja teraz przestaję pozwalać. Więc wychodzę. Ja decyduję. Amen. Więc przekujcie miecze na lamiesze. Miejcie zamiast nadziei, albo nawet nie zamiast, dołóżcie do nadziei wiarę. Tak to powiem, bo nadzieja jest dobra, więc nie będę jej podważał. I zwyciężajcie, ale naprawdę chodźmy w wierze. I co? Zadaj sobie pytanie dziś. I to zadaj sobie te pytanie w każdej rzeczy, nie ogólnikowo. W każdej. Czy jestem gotowy na przełom z żoną? Czy jestem gotowy na przełom finansowy? Czy jestem gotowy na przełom, żeby mieć nowego iPhone'a? Czy jestem gotowy na przełom, żeby w siłowni rozumiecie? Ja sobie to też zadaję i ja sobie zweryfikowałem, że nie jestem. Bo ja na tej siłowni ćwiczyłem tak sobie, o, bo dla zdrowia. No i tak wyglądam, dla zdrowia. Ale teraz sobie myślę, a ja bym chciał mieć tak, tak, wiesz, lepiej, nie? Bo mogę, nie muszę, mogę. I teraz co muszę? Użyć wiary. To jest to samo. To jest to samo. Czy jesteś gotowy dzisiaj na przełom, który ma nadejść jutro? I za rok czasu przyjdzie Tomek, czy zobaczycie nauczanie wiary. Będzie potwierdzenie, potwierdzenie, czy miałem wiarę, czy miałem nadzieję. Do zobaczenia za rok, w 2020.
Przyjdę w koszulce na ramionczkę. Pół żartem, pół serio, tylko żeby wam pokazać mniej więcej jakieś zajścia. Amen. Amen.